It's very easy to just run around and fuck girls and not love any of them. That doesn't make you a hero. You're a hero if you love someone who you know can break your heart, who might leave. That's bravery. It's hard to do the right thing. All the time. It's hard to be with somebody and sit down and both of you admit you both did wrong and you want to make it work. That's hard. Most people take the opposite. What's the opposite route? Ego? No, I'm perfect and I don't do anything wrong and you do everything wrong. But then what does it lead to in the end? I believe in the end it will lead to misery. I think that's where a lot of people end up. They leave the relationship they have. They think the grass is greener. They get over there, realize it isn't. Try and come back. Left, right, boom, misery. Widzisz, ten legendarny, obrzydliwy mizogin Andrzej Tatowicz nawet powiedział takie coś, że związek jest dla odważnych i że związek to jest coś cudownego. I jakby to, że on se lata na lewo i prawo i rucha co popadnie, co mu w rączki wpadnie, no to jakby i tak ma swoje zdanie na temat związku i ma bardzo dobre zdanie. Dlatego jeżeli masz szansę zbudować jakąś relację, to staraj się zainwestować w to czas, bo to jest mega ważne, może ci poprawić życie i możesz być jeszcze szczęśliwszy niż jesteś samemu. Tylko pamiętaj też, żeby partnera wybierać mądrze, bo jakby wybierasz osobę, z którą chcesz spędzić resztę życia. Więc przemyśl to, daj znać w komentarzu, co o tym myślisz. No i do następnego.